Dziś, kochani, dzisiaj nagrywamy kolejny film z serii Dobierz makijaż do stylówki outfitu. No i ci mam taki outfit świąteczny, bo właśnie wróciłam z wigilii klasowej. No i tak, nie mam za bardzo świątecznej palety, więc będzie na pewno trudno, ale przynajmniej będzie jakaś fajna zabawa. Myślę, że będziemy używać tej paletki, takiej wielkiej, ogromnej, bo jest ładna. No i jeszcze może będziemy używać właśnie tych pastelowych, bo niestety chyba nie mam czerwonych albo na przykład zielonych, jakichś takich zwykłych. I jeszcze mam taką Barbie, ładna, w rozmiarze kupiłam. I jeszcze takie coś, takie błyszczyki, co dostałam od Mikołaja, więc mamy dużo rzeczy, no i na pewno coś wykombinujemy. Mam sobie włos, ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że oczekiwujcie specjału na 5000 subskrypcji, bo za niedługo już będzie. Bardzo się cieszę. Dobra, przechodzimy do filmu. Daję taki podkład. Oczywiście teraz puder. Zdejmę taki piękny róż. A i teraz już używamy cieni. I chyba na początku będzie do kącików właśnie ten kolor. Mega ładnie to wyszło. No i teraz zobaczymy, czy będzie jakiś kolor pasujący z tego. No i chyba jest. I to jest ten. Według mnie pasuje. I tak będzie go tutaj tak trochę. To tak? Ładnie. No i teraz może jeszcze użyjemy. Ja muszę to powiedzieć tego, bo też w miarę pasuje jakby. I trochę se trafiłam do oka, więc po prostu zawiem. Strasznie mi to wleciało do oka, więc jakby ja tak zawsze mam. No i teraz dajemy tusz do rzęs. Taki. Mega ładny jest on. On trochę jakby zasnął. Wiecie, o co chodzi? Tak trochę, no ale i tak jest według mnie mega fajny. No i teraz będzie gwóźdź programu. To, co dostałam od Mikołaja. Czyli to jest trochę dla dzieci. Ale tu ten błyszczyk, to jest taki piękny kolor, że nie mam do tego słów. Więc widzimy się, jak zrobię sobie usta. Tak bardzo nie widać. No tak jak wszystkie błyszczyki praktycznie. Ale to już chyba by był koniec. I chcę Wam pokazać, jak pada śnieg. A pięknie w ogóle pada śnieg, ale się cieszę w ogóle. Może jutro już będzie dużo śniegu. Cześć kochani, dzisiaj będziemy robić pierniczki. Już moja siostra mi ugniotła ciasto, więc okej, i teraz musimy to włożyć do lodówki. Stop. Będziemy wałkować pierniczki. Sformujemy aniołka. Jaki piękny pierwszy piernik w tym roku. Formowane pierniczki i dajemy do pieca na 170 stopni na 10 minut. Kochani, jesteśmy... No, już się upiekły te pierniczki. No i teraz będziemy je dekorować. Mamy tak. Takie pisaki już moja siostra mi musiała je otworzyć i mi oczywiście spadły, bo takie włożyła potem. No i jeszcze mamy taki brokatowy, ładny. Musimy go otworzyć oczywiście. Jak będzie brokatowy, to będzie to najlepszy pisak na świecie, ale pewnie jest niedobry. Mega wygląda. No, mega. Dobra, i teraz otwieram jeszcze to. Według mnie te są najbrzydsze, ale najlepiej zdecydowanie smakują. No, dobra. I na początku będziemy dekorować może choinkę jakąś. No, choinkę, taką trochę upośledzoną, ale choinkę. I pomieszamy ten zielony z tym. Dobra, widzimy się, jak już udekoruję tą choinkę. A jeszcze dodamy taki pisak, żeby było jakieś ładne bombki. Kochani, udekorowałam taką gwiazdę. No i tą choinkę, według mnie ona bardzo ładnie wyszła. Na razie udekorowałam tyle tych pierniczków, w miarę ładnie. Udekorowałam tyle
Teraz będziemy testować te pierniczki. Jeden mam z lukrem. Żółtym. Żółtym. No i jeden mam słoinkę po prostu. No choinka. I oczywiście już jest za mną piękna choinka, na której mój kot strasznie szaleje. No i prawie ją rozwalił i przewrócił. No ale to inna historia. Ale testujemy pierniczka. Dobre. Git. I jeszcze mam do was jedno pytanie. Czy wy też uwielbiacie jeść lukry? Bo ja kocham. Dobra, a teraz testujemy pierniczka z lukrem. Dobry, ale lepszy jest ten sam. Pa! I to już by było na tyle z tej... No, z tego odcinka, chciałam powiedzieć z tej serii, ale na pewno nie, bo jeszcze na pewno mycie. No i wygląda to tak mega ładnie i w ogóle z tyłu są dziadki do orzechów. Mega ładne. No ale ja... No ładna jest ta stylówka i w ogóle super było na Wigilii Klasowej. Życzę wam miłych świąt i miłego Bożego Narodzenia i miłego Nowego Roku. Pa!